Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat zatytułowany Czechosłowacka część Śląska Cieszyńskiego na początku lat 20 wieku. Wyzwania i postulaty czeskich działaczy i urzędników państwowych. Pan dr Grzegorz Gąsior jest historykiem, absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych na temat dzieł Czechosłowacji i Śląska Cieszyńskiego w XX wieku, m.in. monografii Stalinowska Słowacja, proces burżuazyjnych nacjonalistów w 1954 roku, Praska Wiosna w Bratysławie, kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968-1969, a jego najnowsza monografia Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938, Warszawa 2020, oparta jest o dotąd w większości niewykorzystane archiwalia przychylnych czechosłowackich instytucji państwowych i prezentuje temat pod kątem poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, szkolnictwa, spisu ludności, samorządu, życia politycznego, sektora państwowego, rolnictwa, przemysłu i związków wyznaniowych. Panie doktorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję za przedstawienie mojej osoby, za zaproszenie na konferencję. No cóż, występuję na zakończenie i wypadałoby przedstawić kontekst tego tematu, który będę przedstawiał, ale właściwie moi przedmówcy w ciągu dwóch dni wielokrotnie ten kontekst Śląska Cieszyńskiego przedstawiali, więc nie będę się tutaj tak bardzo powtarzał. No i nie będzie też takiego wstępu, tylko od razu zacznę od zakończenia, skoro kończę tę konferencję. Zakończenie, jak powiedzmy się, jest też początek czegoś nowego. Najpierw spróbujmy się zastanowić nad tym, jak działacze, politycy czescy, urzędnicy lub czy członkowie organizacji patriotycznych czeskich postrzegali tą kwestię podziału Śląska Cieszyńskiego. Oczywiście będzie to w sposób skrótowy, mamy 20 minut. Później spróbujemy się zastanowić, w jaki sposób to miało się do tego rzeczywistego obrazu, gdyż objęcie kontroli nad tym obszarem, który przypadł Czechosłowacji, było pewnym, wiązało się z wyzwaniami, które czekały tą nową czeską administrację, a także czeskich działaczy organizacji społecznych. I nie jestem pewny, czy nie lepiej mówić trochę dalej od mikrofonu. Tak będzie lepiej. I w związku z tym zobaczymy, że są też pewne niekonsekwencje i pewne sprzeczności w tych głosach czeskich działaczy. W każdym bądź razie oficjalnie dla większości z nich rok 1920, czyli rozstrzygnięcie konfliktu o Śląsk Cieszyński, to jest zakończenie. Czyli pierwszy etap. Ferdynand Pelc, jeden z takich reprezentatywnych przedstawicieli czechosłowackich działaczy plebiscytowych, przewodniczący Czechosłowackiej Komisji Plebiscytowej, ale też starosta Matice Oswiety Lidowe, ważnej organizacji społecznej czeskiej na tym terenie, stwierdził tak, że w swoich wspomnieniach z 1928 roku, że podział Śląska Cieszyńskiego oznaczał utratę połowy terytorium, które od 600 lat stanowiło integralną część państwa czeskiego. Właściwie on w tych wspomnieniach przywołuje też oficjalne stanowisko tych czechosłowackich działaczy plebiscytowych. Uznawał, że jest to kompromis, który jest trudny dla obu stron. Strona czechosłowacka zamierza respektować to rozwiązanie, a strona polska również tak powinna uczynić. To jest, jakby powinno to się warunkować. Wskazuje też, że protest przeciwko podziałowi Śląska Cieszyńskiego i temu, że jakby Czechosłowacja nie otrzymała powiatu bielskiego i części powiatu cieszyńskiego i wiosek w powiecie frysztackim, to
to oczywiście, które im się należało jako ziemie historyczne, to wobec tego należy protestować, ale zwracał uwagę, że miało to też charakter taktyczny. Trzeba było jakby pokazać, tak można to chyba rozumieć, że też coś straciliśmy, że teraz należy rozpocząć nowy rozdział we wzajemnych stosunkach. Cieszyński, on tak pisze trochę niekonsekwentnie, że Cieszyński epizod został zakończony w roku 1920, później twierdzi, że definitywnie nastąpiło to w roku 1925 wraz z umową międzypaństwową. Niemniej można, czy byśmy to przesunęli, czy nie, to generalnie jest to zakończenie tego konfliktu. Nastąpił czas powrotu do spokojnej pracy, nowy rozdział stosunków polsko-czeskich i czas zbliżenia i braterstwa Czechów i narodu polskiego. Zwracam też uwagę, że oczywiście mniejszość polska cieszy się, to już po kilku latach, prawda, cieszy się pewnymi prawami, swobodą rozwoju życia kulturalnego i jednocześnie wymaga się, należy od tej mniejszości lojalności państwowej. Rozumiem. Józef Schramm to jest kolejna postać bardzo istotna w realizowaniu polityki państwa na czeskim Śląsku, czy czechosłowackim Śląsku, bo jego główna siedziba znajdowała się w Opawie, tam urzędował, ale administrował Śląsk-Opawski, Śląsk-Cieszyński. To jego stanowisko, to nie jest tylko jego stanowisko, to jest oficjalne stanowisko państwa czechosłowackiego. Śląsk-Cieszyński już przed tą decyzją paryską z 28 lipca 1920 roku należał do Czechosłowacji i w okresie przygotowań do plebiscytu, tam była tymczasowa międzynarodowa administracja, ale też interpretował te oficjalnie tą nową rzeczywistość jako coś takiego, że Cieszyński jest z natury dobry, posługuje się dialektem morawskim, który jest bliższy językowi czeskiemu i będzie bardzo łatwo ten sztucznie zgermanizowany i spolonizowany lud pozyskać na czeską stronę. Za chwilę jeszcze wrócę do postaci Schrammka. W wielu publikacjach o charakterze takim popularyzatorskim czy propagandowym, część z nich powstawała w okresie przygotowań do plebiscytu, część z nich na początku lat 20. nie powielało te argumenty, że w zasadzie tak naprawdę ta ludność autochtoniczna to bardzo łatwo spłynie z narodem czeskim, że nie będzie tutaj problemu z narodowościowego, ponieważ, jak na przykład twierdził Józef Bohala, działacz Sredeckiego, większość ludności to byli właściwie, myślała po czesku, że obudziła się ta czeska narodowość, że byli to dawni Morawcy, że oni, jeżeli część z nich, to było w odniesieniu do Ślązakowców, twierdził, że oni się bronili przed polonizacją, dlatego część z nich po prostu rgnęła w kulturze niemieckiej. No i można powiedzieć, że twierdzenia Józefa Bohali są wyjątkowo często niezgodne z rzeczywistością tego terenu, ale o tym może za chwilę. Innymi słowy, tak przedstawiano bardzo entuzjastycznie ten obraz rzeczywistości, jaka czeka czeską administrację. Matice Oświety Lidowe, bardzo ważna organizacja, której najważniejsze zadania dotyczyły rozwoju szkolnictwa czeskiego, ale też rozwoju kultury czeskiej, a gdybyśmy się tak temu dokładniej przyjrzeli, to w rzeczywistości interesowała się wszystkimi dziedzinami życia społecznego na terenie, na którym działała i tak naprawdę wszędzie bardzo mocno angażowała się na rzecz umocnienia czeskiej narodowości. Tam również stwierdzono w takim corocznym sprawozdaniu, właściwie to było sprawozdanie za dwa lata, 1919-20, że podział Śląska-Cieszyńskiego to jest oczywiście bolesna strata części czeskiego terytorium, ale chociaż też tam twierdzono, że miejscowa ludność to są tak naprawdę Morawcy, którzy tak naprawdę popierają Czechosłowację, to zwracają tutaj uwagę w tej publikacji, że podział, jaki nastąpił, czyli jakby zachowanie tylko części terenu, który się cały czas posiadało, jednocześnie umożliwił poszerzenie działalności na teren, na który wcześniej nie mieli oni dostępu. Prawda? To znaczy, były tam nieprzyjazne nastroje wobec i nie można tam było przeniknąć. W tej monarchii austriackiej, prawda? W tych czasach, w pewnym momencie gdzieś zatrzymywała się ta działalność Matice Oświety Lidowej. De facto ona
funkcjonowała w powiecie frydeckim, na zachodzie powiatu frysztackiego, no i w samym Cieszynie, gdzie jednak nie było tych autochtonów czeskich, tylko to byli pracownicy kulturalni czy działacze, urzędnicy państwa austriackiego. Te inne stwierdzenia też jakby pokazują, że tak naprawdę niby straciliśmy powiat bielski i tamte okolice, ale tak naprawdę teraz dopiero poszerzamy swoją możliwość swojej działalności. Teraz mamy przestrzeń do tworzenia tego czeskiego życia narodowego. I ta organizacja, nie będę o niej mówił zbyt długo, ale ta organizacja stawiała sobie cały szereg różnych celów. Zakładanie szkół, przedszkoli, obrona interesów gospodarczych, lokalnych i państwa, przyjmowanie do pracy miejscowych, a nie cudzoziemców. To jest bardzo problematyczna kwestia. To się potem okaże, że chodzi o osoby, które aspirują jednak do czeskiej narodowości. Ziemia dla miejscowych w ramach reformy rolnej, to później w szczegółach rzeczywiście też okazało się, że chodzi o ludzi, którzy przyznają się do narodowości czeskiej. Osadzanie w regionie czeskich przedsiębiorców, urzędników, w nawiasie na prośbę miejscowych ludności, co wydaje się dość specyficzne. I działania, o których ze zrozumiałych powodów nie trzeba wspomnieć. Jak rzeczywiście postrzegali ten teren ci działacze, urzędnicy państwa, więcej ujawniają nam dokumenty, które nie były przeznaczone do użytku wewnętrznego, to znaczy, przepraszam, zewnętrznego. Nie miały być widziane przez opinię publiczną, tylko po prostu były częścią takiej, po pierwsze, praktyki administracyjnej, korespondencji, wymiany uwag pomiędzy urzędnikami państwowymi i tam już trzeba było bardziej realistycznie oceniać sytuację, ponieważ no, trudno bazować na fikcji i administrować jakiś region, jeżeli posługujemy się fałszywymi danymi, fałszywymi informacjami. To nie znaczy, że wszystko, co tam jest, jest pozbawione jakiegoś ideologicznego charakteru. Mieszają się często sprzeczne rzeczy, ale jednak patrząc na te informacje, musimy zwracać uwagę, które z nich mają ten walor praktyczny, a które propagandowe. Kiedy rzeczywiście potrzebujemy coś załatwić i wtedy musimy faktycznie tą sytuację przedstawić, a kiedy tak bujamy w obłokach troszeczkę i tworzymy jakiś wstęp, czy zakończenie, czy jakiś sos do tego dokumentu. Józef Szramek, wspominany już przeze mnie śląski prezydent krajowy w Opawie, wielokrotnie pisał w tych dokumentach, używał takich zwrotów w rodzaju, że im dalej ingerujemy w polskie terytorium, tym ostrożniej musimy postępować. To już jest 11 września 1920 roku. To jest jego list do kanclerza prezydenta Masaryka, czyli do Przemysła Szamala. Kanclerz to był ten, który zapewniał tą kancelarię prezydencką. I tutaj chodziło konkretnie o rozbudowę czeskiego szkolnictwa. A więc nie chodziło o terytorium, które Polska uzyskała, tylko to polskie terytorium, a więc to, które jest częścią Czechosłowacji. Celem polityki urzędów państwowych było przeniknąć naszą kulturą w ten zagrożony pod względem narodowym kraj i ugruntować w ludności naszą ideę państwową. Zagrożony pod względem narodowym kraj to niewątpliwie można z tym polemizować, ale przy dłuższym, na który nie mamy czasu argumentacji, jest to pewien eufemizm. Zagrożony pod względem narodowym kraj to jest tak naprawdę kraj, który nie jest jeszcze krajem czeskim. Długotrwałość to był delegat czechosłowackiego rządu w Cieszynie, z Narodowej Komisji w okresie przygotowań do plebiscytu. Był autorem memoriału z lipca 1920 roku. Już wtedy wiedział, bo to było po konferencji w SPA, już wiedział, jakie rzeczywiście będzie rozstrzygnięcie graniczne. Może nie znał pewnych szczegółów, ale w sumie wiedział, jak to będzie wyglądać. Polacy jeszcze wtedy o tym nie wiedzieli. Dopiero 28 lipca oficjalna decyzja w Paryżu została ogłoszona przez Radę Narodową. On praktycznie starał się zastanowić, na jakie wyzwania trzeba będzie odpowiedzieć. W granicach Czechosłowacji wiedział, że znajdzie się bardzo dużo Polaków. Jakich określał, to tutaj widzimy, ale jeszcze. Cieszyński powiat jest niemal zupełnie polski. Dlatego w przyszłości należy zmienić granice powiatów. Stara prawdę mówiąc, to się wydarzyło dużo, dużo później i nie miało tak praktycznego znaczenia. Też również używa pojęcia polska część kraju, którą należałoby skolonizować czeskimi robotnikami i kolejarzami. Proponował zbliżenie Cieszyna do czeskiej strefy i większą asymilację kraju na rzecz czeskiego żywiołu. Nie definiuję tego jakoś ściśle, ale można mniej więcej tak stwierdzić, że
ta polska część kraju to jest wschodnia część powiatu frysztackiego i większa część powiatu cieszyńskiego. On tam niekiedy w różnych zdaniach to niuansuje, ale nie trudno tutaj wskazać jakieś takie ścisłe granice obszaru. To jest jego zdjęcie, według Mateusza, adwokat w Ostrawie, delegatem czechosłowackim. W raporcie z 18 września 2020 roku wskazywał na potrzebę asymilacji południowej części Śląska Cieszyńskiego i proponował, że należy przyjąć zasadę, że ludność autochtoniczna posługująca się śląskim dialektem jest czeska, aby uzasadnić stosowanie języka czeskiego w urzędach. Jest tu więc ta świadomość, że ta pewna legenda o tych Morawcach nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Tutaj zwróćmy uwagę na różne te wyzwania. Jednym z tych wyzwań była kwestia urzędników. No w sumie mało Polaków było urzędnikami. Większość tych urzędników państwowych w okresie austriackim była narodowości niemieckiej. Józef Szramek w memoriale z sierpnia 1920 roku, który był publikowany przez Iwo Barana, czeskiego historyka, robił doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, wskazywał, że czechizacja powinna odbywać się w ramach demokratycznej konstytucji, proponował wymianę niemieckich urzędników na Czechów z Czech i Moraw, już właśnie też w Opawskim było ich mało. I podobnie jak Mateusz, uważał, że wprowadzenie języka czeskiego w urzędach spowoduje, że lud uzna język czeski za język pański. I ten lud, który już wcześniej mówiliśmy, uważał za dobry, prawda, to pójdzie za tymi panami. Nakazał oczywiście starostwom powiatowym posługiwanie się w urzędzie językiem czeskim. Stwierdzał też w innym dokumencie do Przemysła Szamala, że urzędnicy stanowią ważny element w polityce asymilacyjnej. Jeszcze w innym dokumencie urzędy czechosłowackie wykonują swoje obowiązki ze świadomością, że muszą wytrwać na terytoriach państwa i wychować ludność do myślenia państwowego. Projekt Mateusza był omawiany na naradzie międzyministerialnej 18 października 2020 roku. Tam było sporo różnych ustaleń, nie mamy tutaj czasu. Swoją drogą ten zapis jest też tak dość szkadłubowy i skrótowy, jak ja przynajmniej odnalazłem. Niemniej tam stwierdzano, że na Śląskie Szyński należy przydzielać urzędników całkowicie godnych zaufania pod względem państwowym i narodowościowym, którzy byliby też aktywni na polu oświatowym i społecznym. Czyli tacy, którzy by potrafili robić coś więcej niż tylko pracę państwową. Na przykład angażować się w tej działalności Macice, Sokola, organizacji. Wiele jest bardzo tych cytatów, czy tych takich uwag i projektów, różnych pomysłów. Antoni Cyba, na przykład minister poczty telegrafów, konstatował w 2022 roku, że administracja pocztowa nie pomija żadnej okazji, aby spełnić sprawiedliwy postulat czeskiego żywiołu, jeśli chodzi o politykę kadrową na pocztach. Sprawiedliwy postulat, to tutaj wracamy do wczorajszej dyskusji, czy mówiono o sprawiedliwości. Czasami jednak tego pojęcia używamy. Naturalnie ten kontekst, także tutaj może się nie pojawia w referacie dzisiejszym, ale zdarzało się to, ale zawsze to było na stronę Czechów. Szkolnictwo było taką kolejną bardzo kluczową dziedziną. Wiem już, że Manico Świetlidowe to było jej główne zadanie. Rudolf Mateusz proponował w tym wspomnianym już przeze mnie wcześniej dokumencie z lipca, że należy tworzyć czeskie szkoły, gdzie tylko się da, pozyskiwać mieszkańców za pomocą agitatorów, przenosić służbowo polskich rodziców w głąb kraju, kluczowe stanowiska w lasach na kolei wyznaczać Czechom, wykorzystać reformę rolną na potrzeby też czeskiej kolonizacji. Józef Szramek w tym dokumencie, który publikował Iwo Baran kilkanaście lat temu, był trochę bardziej umiarkowany, ale to jeśli chodzi o ten konkretny dokument, bo innych dokumentów już co do poszczególnych spraw jest znacznie więcej. Wskazywał, że należy zweryfikować polskich nauczycieli, że ci, którzy byli zaangażowani w polski terroryzm, należałoby zwolnić. To oczywiście kwestia jest bardzo szeroka, co to znaczy zaangażowanie w polski terror. No, można to dosłownie rozumieć, można to rozumieć mniej, bardzo szeroko. Podręczniki też powinny zostać zweryfikowane przy współpracy z Józefem Kożdoniem, którego on początkowo planował zrobić inspektorem do spraw szkół polskich. Oni się później poróżnili, ale to były jeszcze czasy, kiedy stali się współpracować. Zresztą Kożdon nie został inspektorem. Miejsce czeskiego dziecka jest w czeskiej szkole.
i nie należy pozostawiać tej kwestii swobodnej decyzji rodziców. Tak pisał do Kancelarii Prezydenta Republiki, czyli do Szamala Szramek 11 września 2020 roku. Założenie polskiej szkoły oznaczało zgubny skok wstecz, który, chyba krok tam powinien być, ale nie jestem pewien, który spowodował wstrzymanie rozwoju wszystkiego żywiołu na wiele lat. Tutaj pojawiła się kwestia raportów Wadonia, gdzie mówiono o zamknięciu polskich szkół w Zagłębiu Ostrowsko-Karpackim w kilku miejscowościach. Później Polacy dążyli do odnowienia tych szkół. Szramek nazywał to ekspansją. Wskazywał, że polityka zmierzająca do rozpowszechnienia czeskich szkół była słuszna i skuteczna, zamiast się wytrwać na tej drodze i zakładać wszystkie szkoły, gdzie tylko się da. Ekspansja Polaków w zakresie szkolnictwa, więc oni składali wnioski, żeby tam, gdzie zamknięto polskie szkoły, znowu je otworzyć. On nazywał to ekspansją, która ma zapobiec szybkim postępom procesu asymilacji. W innym miejscu mówi o procesie reasymilacji, którego Czesi dokonują, czyli jakby ci dawni Morawcy wracają do swojej tożsamości. Ja może już będę skracał, ale jeszcze Jan Renda, na przykład komisarz rządowy Trzyńca. Z jednej strony w niektórych dokumentach pisał, że większość robotników trzynieckich to są Czesi, a polscy terroryści, ci trzyniecy hutnicy to chyba mniejszość, ale gdzie indziej, na przykład też do Kancelarii Prezydenta Republiki, że szkoła wydziałowa czeska dla czesizacji Trzyńca jest warunkiem przeżycia i koniecznością. Bez niej wszystkie nasze starania zdobycia Trzyńca dla Czechów są daremne. No więc jest świadomość tego, że to nie jest ten idealny obraz. Oczywiście oni też dramatyzowali ci urzędnicy, bo jak chcieli coś osiągnąć, żeby coś im dano, to oni pisali, że sytuacja jest tak tragiczna, że zaraz umrzemy tutaj, zjedzą nas. To jest nie tylko charakterystyczne dla tego regionu, to jest charakterystyczne dla dyskursu organizacji nacjonalistycznych w Europie Środkowej bardzo często. Jarosław Herigman się tutaj pojawia, więc tutaj też mamy jego cytaty. Ja może troszeczkę przeskoczę, bo już właściwie muszę kończyć. I powiedzmy, odkładano wybory samorządowe i wybory parlamentarne. Z tych cytatów, które tutaj mamy, wynika z grubsza, że zdawano sobie sprawę, że te wybory nie będą do końca zgodne z tym obrazem, który stara się przedstawić, czyli nie będą korzystne dla strony czeskiej, a przynajmniej nie będą jednoznaczne dla strony czeskiej. Było to ponad podziałami politycznymi. Nawet socjalista Jarza był przeciwny szybkim wyborom samorządowym. Jarosław Buchala zdawał sobie sprawę, że na wsi można przegrać wybory parlamentarne w roku 25. Miał w tym prywatny dalej interes, ale tego nie będę zdradzał, bo wszedłem poza ten temat. W Przemyśle oczywiście były również projekty, żeby forsować politykę narodowościową. Już skracając. Było tak, na kolei, na poczcie, w każdej instytucji, jaką sobie wyobrażam. Czy sektor prywatny, czy państwowy. I jak rozumiem, za chwilę pojawi się tutaj ta puszka. Trzeba kończyć. Więc popatrzę, co jeszcze jest takie istotne. Inżynierowie czescy na przykład mieli interes osobisty w tym, żeby walczyć o prawa czeskich inżynierów i więcej ich zatrudniać. Przemyśle. Powoływali się na hasło narodowe, że za dużo jest tych Niemców nieproporcjonalnie, ale przecież wiadomo, że jeżeli oni chcieli więcej Czechów na stanowiska i oni byli inżynierami, to był nie tylko patriotyczny motyw, ale motyw zawodowej kariery, rozwoju własnej kariery, żeby objąć stanowiska dyrektorskie w pewnych zakładach. Przy czym zaznaczę tylko, bo nie mam więcej na to czasu, czechizacja w prywatnych przedsiębiorstwach to nie jest taka prosta sprawa dla państwa. To był bardzo skomplikowany proces, który napotykał na wiele przeszkód. Jarosław Preiss był też zwolennikiem tej czechizacji, tu już tylko tak możecie państwo sobie przeczytać, co tutaj jest napisane. Jeden z najbogatszych Czechów przed wojną. Zakładanie różnych instytucji, na przykład technikum w Karwinie, to było motywowane narodowościowo. Przynajmniej w tych dokumentach publicznych. Choć trzeba powiedzieć, że nacjonalistyczna praca zdradzała czasami pewne takie nacjonalistyczne motywy tych działań. Tak na przykład było z technikum w Karwinie, które miało wychować śląskich chodów, czyli obrońców granic. Elity techniczne. Świadome czeskie. No i wiele z tych spraw opisałem w książce, którą tutaj mogę też jakby zaprezentować okładkę. Polityka narodowościowa państwa przede wszystkim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938. To jest książka w języku polskim, a także wybór dokumentów. Aż tutaj biały próg, bo bardzo trudno ją kupić, więc trzeba się spieszyć z zakupem egzemplarzy. Ale to dobrze, potraktujcie tego żart jako reklamę. I to jest w języku czeskim wybór tych dokumentów na temat działalności serbskiej polityce na polu narodowościowym, gdzie
Jest dużo rzeczy, których wcześniej nie było w żadnej książce. Dziękuję.